No mamy rano, witam was w kolejnym vlogu. Dzisiaj takie obejście jednego pola. Dokładnie znajdujemy się na mojej działce. Na tej działce, co śmialiście się niektórzy w komentarzach, że na takiej słabej ziemi po co siać rzepak. Już tłumaczę, wytłumaczę wszystko po kolei, dlaczego, po co, na co. Tu jest odmiana Imperio z firmy Euralis, ogólnie wysiewany tak jak z worka, czyli z jednostki 3 hektary. Obsada wychodziła z worka, już teraz nie pamiętam, ale plus minus 55 sztuk. Ogólnie tutaj, jak liczyłem, obsada jest od 48 nawet do 60 gdzieś się zdarzy. Ale to takie są po prostu gdzieś miejsca, nie wiem. Tu jest ogólnie dziewicza działka. Tutaj z tego co się orientuję, nigdy nie było rzepaku. Ta działka jest trzeci raz przez nas zasiana już. W pierwszym roku po wygraniu przetargu był łubin. Połów łubin został stależowany. Wtedy ta była masakryczna susza. I co tu jeszcze mogę powiedzieć? Po łubinie poszło pszenżyto zasiane. Grenado, plon w tym roku, no jak wiecie, 4 tony, susza była 3 chyba 900 coś, po 4 tony podeszło, także no szału nie było. I teraz czemu decyzja tutaj na rzepak? No właśnie, no ogólnie jeżeli chodzi o rolnictwo i ogólnie o przepisy, o te dopłaty i wszystko, wymagane są grupy roślin. No i tak pasowało mi w tym roku, żeby tutaj zasiać ogólnie rzepak, taką powierzchnię, tu jest 12 hektarów niecałe ornego, plus tam cała działka ma 15, prawie 16 hektarów. Ornego to jest 12, plus łąki, nieużytki, to tam wyjdzie. No i zasiałem tutaj rzepak, żeby spełnić te wymogi do agencji grupy roślin, bo na jednym obrębie mam jęczmień, 23 hektary i jedno pole mam podzielone, mam 14 pszenżyta i dokładnie 10 pszenicy i tam takie dwie poszczególne działki mam zasiane pszenżytem. No i żeby to wszystko spełnić, tutaj zdecydowałem się na rzepak. Jak widzicie, tu ogólnie akoramem było sucho, warunki do siewu były, można by rzec, ekstremalne. W momencie, gdy rzepak zaczynał kiełkować, wchodzić w fazę liścieni, gdzieś 50% było wschodów, przyszła ulewa 50 litrów w przeciągu godziny. To wszystko zabetonowało i właśnie tutaj jest taki problem miejscami, gdzie jest szósta klasa, jak widzicie tam z tyłu, obsada jest. Jak liczyłem, to jest minimum 20-25 roślin, czyli jest do przyjęcia. To są takie place dosłownie, tam z przodu jest kawałek, przy drodze jest kawałek takiego słabszego, ale ogólnie jeżeli patrzymy na pole i mamy dzisiaj chyba 17 października, to wam powiem, że nie jest źle. Rzepak bym ocenił na tą plantację, na stan na dobry, bardzo dobry, to damy jej czas. Ogólnie tak o, co było stosowane, pod korzeń było wysiane 100 kg mocznika, 250 kg polifoski szóstki i na tym zamknęliśmy temat. Poszła orka, wały dwukrotnie, ponieważ był puder i nie mielibyśmy jednakowej głębokości wysiewu. No i po siebie poszedł kolzor w ilości chyba 1,8 litra na hektar. Nic nie było robione do czasu, kiedy rzepak, on tu się ogólnie męczył, te pole męczyło, ja je oceniam chyba na najgorsze z naszego, jakie posiadamy, bo wszędzie rzepaki są różne, to jak widzicie, jest skłon, woda garnęła, jest rowek, no i tam gdzieś te nasiona, po prostu ta woda wymyła w jakimś stopniu. Nie jest źle, jak powtarzam, jest bardzo dobrze, cieszę się, myślałem, że będzie gorszy tu rzepak. I w fazie 4-5 liści, tak jak tutaj idziemy, gdzie jest ładny rzepak, miał fazę 4-5 liści, był dość już przerośnięty, jeżeli chodzi o zastosowanie Chemitoprex, ale miejscami, gdzie są takie małe place, był w fazie liścieni. Chcąc, nie chcąc, trzeba było wykonać zabieg. Poszło 0,3 litra Topreksu i do tego tam poszło, co tam jeszcze poszło? Nic nie poszło. Tu ogólnie było 0,3 litra Topreksu solo. Na innych działkach była inna technologia, ale inna technologia. Było dodawane trochę rzeczy, ale to może na innym polu, przy innym obejściu opowiem. Skupmy się na tej działce.
tu co u mnie się działo. No i teraz jakoś tydzień temu był stosowany tybukonazol w ilości 0,5 litra na hektar. Na robaczka było dawane i dostałem z firmy Agrosorb aminokwasy na próbę. Dawaliśmy tutaj, gdzieś wyszło, tak na bańki nam pasowało, no pryskiwacz 1,22 chyba, no 1,2 przyjmijmy tych aminokwasów, wyszło na hektar. Dlaczego zdecydowałem się na te aminokwasy? Firma wyszła z propozycją, żebym je przetestował, jak to wychodzi, czy będzie jakiś efekt u mnie, bo był przedstawiciel u mnie handlowy i powiedział, że w ziemniakach różnica jest bardzo widoczna i w tym roku, jak ta susza była, i w ubiegłym, rzekomo, że rośliny są odporniejsze na sytuacje stresowe, czyli na suszę. Niby pobudzają te aminokwasy system korzeniowy, że on bardziej się rozwija, produkuje większą, jakby to można powiedzieć, roślina jest w stanie zmagazynować większą ilość wody i jest odporniejsza na stres. No nie wiem, zobaczymy, dostaliśmy to na próbę, zgodziłem się, tam widziałem Mateusz Kula też, widziałem, stosował te aminokwasy, też właśnie wszedł w współpracę właśnie z Agrosorbem. Także zobaczymy, u Grzesia Bardowskiego widziałem, tam używał w burakach, niby była znaczna różnica. Tu macie przykład rzepaku wysiewanego 18 sierpnia. I ten rzepak był zamulony poprzez nawalny deszcz 50 litrów. I zobaczcie, jaki ładny korzeń jest. Tu macie do porównania kluczyk od Audi, otworzy scyzoryk, także tu już w obwodzie, jeżeli tak, specjalistą nie jestem, ale na oko mamy gdzieś plus minus 1 cm korzeń, czyli to już jest idealny rzepak do przezimowania, a jeszcze jest pogoda, że ten rzepak ma ochotę rosnąć. Teraz policzymy sobie liście. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 list wychodzi i 10 produkuje i tu kolejne. Czyli ogólnie mamy, przyjmijmy 8 liści, taka średnia roślina. Nie mam nożyka przeciąć. Zobaczyć, czy nie ma niedoboru w boru. Zapomniałem, zarak, najwyżej rozłamie. Zobaczymy, co się dzieje w środku. No nie jest to perfekcjonalna, jak widzicie. O, udało się rozerwać. Jeszcze jako tako jest do przyjęcia. Tu możemy zaobserwować stożek wzrostu. Szyjka jest bardzo dobrze skrócona w odpowiednim momencie. Ale co możemy zauważyć? Już zaczynały się tutaj pojawiać w korzeniu lekkie niedobory boru. Widzicie? Nie jest to jakieś tragiczne. Teraz właśnie z tym tebukonazolem, z aminokwasami, dodatkowo do tego, do tych aminokwasów i tebukonazolu było tak: tebukonazol 0,5 litra, 1,2 litra aminokwasów, 20 litrów RSM-u, 150 litrów wody i litr boru tytan, czyli 150 gram boru. Czemu tylko 1 litr boru, 150 gram? No właśnie, tutaj jest ta plantacja, jest specyficznie prowadzona, bo pierwszy zabieg, czyli którym był Toprex, było zastosowane samo 0,3 litra Toprexu bez boru. Dlaczego? Bo było bardzo sucho, była katastrofa, rzepak umierał i stwierdziliśmy, że jeżeli go nie skrócimy, to będziemy mieli parasolki. Odrzuciliśmy wszystkie możliwe odżywki tylko samym Toprexem. Dzisiaj wiem, że to był błąd, że czy było dodać chociaż te 0,5 litra boru wtedy. No faktycznie ten rzepak był bardzo mały i teoretycznie on nie wymagał boru, ale tutaj nam się przeciągnęły zasiewy zbóż, opady, nie szło wjechać w pole, no i możemy zaobserwować, że już zaczynało mu tutaj coś doskwierać, czyli brak tego boru. I teraz dostał tego boru, to się wszystko nam z powrotem zabieli, wytworzy się miąższ, nie jest źle. Ogólnie ja taką wyrwałem wam praktycznie największą z możliwych roślin, czyli im mniejszy rzepak, tym tego problemu borowego w korzeniu, tego, jakby to można powiedzieć, niedoboru boru nie będzie widocznego, bo mały rzepak po prostu
nie wymaga tak dużej ilości boru. Im większy on wtedy, pobieranie z ziemi tego boru jest dla rośliny rzepaku wręcz niemożliwe, a jeżeli się mylę, jest to bardzo to w minimalnych ilościach, ale z tego co się orientuję i wiem, bor w ziemi dla roślin jest ogólnie niedostępny. No, także tak to wygląda. Jeżeli chodzi o te Imperio, to mamy je drugi rok, no ale tak naprawdę pierwszy raz, jak jest zasiane, jest na polu, bo jak zasialiśmy to 2 lata temu, tą odmianę, no niestety została zlikwidowana, bo rzepak był wysiewany na początku września, no i było bardzo zimno i został zaorany i nie wiemy. Ogólnie ta odmiana na poletkach bardzo mi się podoba, ma bardzo długie strąki, jeżeli chodzi o kwiatostan i ogólnie łuszczyny, jest z tego masa, a rzepak się wywija. Zobaczymy co to wyda, tam nie będę szedł, no bo jak widzicie na sportowo nie mam gumowców, w nocy popadało znowu 5 litrów, cały czas popaduje, no po prostu jest super. Niech pada. Tam mam hektar ajoły, bo brakło tego Imperio. Zobaczymy, będzie fajne porównanie. Na jednym polu mam, to na taty działce jest ajoła z Invigorem, tylko ten Invigor to jest CLK1166. Takie porównania będą. Zobaczymy co lepiej wyda, jak będzie to wszystko przebiegało, jeżeli chodzi o choroby. Przez cały rok będziemy obserwować. Brat mówi ogólnie, jeżeli chodzi o te aminokwasy z Agrosorbu, a on kiedyś stosował inne aminokwasy, no i on mówi, że to robi robotę. On zauważa nawet, on pryska, ja nie pryskam, ja nie wiem, nie jestem na polu, jestem bardzo rzadko. Teraz to praktycznie byłem albo przypięty do pługa, do talerzówki, czy nasiona robiłem. Zajmowałem się pracami przygotowywawczymi pod siew zbóż. I on mówi, że dawał aminokwasy kiedyś z innej firmy i on mówi, że nawet okiem on widzi, że ten liść robi się całkiem inny. No wiadomo, tu daliśmy RSM, tybukonazol, sam tybukonazol sprawia, że rzepak potrafi ściemnieć, do tego dodaliśmy RSM-u 20 litrów na hektar. Teraz ktoś mi powie, RSM trochę ryzykownie, bo ma formę saleczaną. Tak, zgodzę się. Według mnie 20 litrów to też jest trochę dużo. Inni doradcy mówili dawać 30-40. Brat powiedział kategorycznie, że to jest za dużo i absolutnie tego nie zrobi, bo wie, że ta forma saleczana będzie podpalała nam rzepak. 20 litrów to i tak nigdy tyle nie dawaliśmy. Zawsze dawaliśmy w takim przedziale od 5 do 10 bezpiecznie. I mamy taki przykład, że tutaj na przykład nie stało się nic. Rzepak jest fajny, zielony. Wiadomo, tu jest uboga działka w składniki. I właśnie, teraz dążę do tego, żeby wam wytłumaczyć, po co tu rzepak. Te grupy roślin to jedno, ale nie ma lepszej rośliny, bynajmniej w tym systemie, co my prowadzimy, do prowadzenia działki do ładu, jak rzepak. Dlaczego? Bo rzepak, jak się uda, na takim słabym stanowisku potrafi dać nawet 4-5 ton. Oczywiście to jest, no totolotek, musi być przekropny końcówka kwietnia, cały maj i czerwiec. A głównie kiedy rzepak kwitnie, wtedy musi dostać wodę. I to jest taki właśnie plus, bo na rzepak idą duże nakłady nawozowe, czyli podkorzeń, azot i możemy się pokusić o dobry plon. No i co rzepak nam zostawia? Ogólnie nam zmianuje i zostawia dużo resztek pożniwnych. Dodatkowo penetruje nam ziemię w głąb, jak głębosz. I on doprowadza, tak jak w naszym systemie, czyli zboże, rzepak, gdzieś tam kiedyś łubin, jest idealnym rozwiązaniem, żeby doprowadzić tą działkę do, jakby to można powiedzieć, do, brakuje znowu słowa szokowi, doprowadzić ją do kultury takiej, żeby nie odbiegała od innych naszych pól. O, tak chciałem to ująć. No, także, bo znowu moim zdaniem nieuzasadnione byłoby sypać pod przężyto przykładowo prawie 300 kg pod korzeń i dawać tyle azotu. No wiadomo, wylega, jeżeli damy dużo azotu. Pójdzie na pewno tutaj na wiosnę, jest plan kizeryt w dawce 100 kg chyba. Więcej nie będziemy dawać, bo chcemy obsypać cały areał i zboża i wszystko, są zakupione już 2 auta. Z tamtego roku trochę zostało nam kizerytu, parę ton, także jeżeli dobrze rozsiewać się ustawi, to przeskoczymy wszystko. Planowane jest jeszcze dawać jakąś sól, albo korn kali, albo zamiast tych dwóch opcji jest opcja jakąś kupić nitrofoskę. Tam ona ma 21 azotu,
chyba 5 fosforu, 10 potasu, czy na odwrót, tam masiarki, magnezu, też jest taka opcja, tylko to jest trochę drogie, jeżeli się przeliczy na składnik, no to trochę drogo to wychodzi, ale znowu drogo, niedrogo, jak policzymy sprzęt, przejazdy, to jednym przejazdem możemy załatwić sobie i azot praktycznie w pierwszej fazie, no i uzupełnić te składniki, niektóre rzepak lubi, ale to wszystko kasa na koncie, pogoda i czas zweryfikują, co będzie robione. Także tutaj wczoraj brat był właśnie, robił na chwasty. Jak możecie zauważyć, jest, trafia się przężyto samosiewy. O, zobaczcie, tu nie było jeszcze robione niczym. Właśnie. I teraz takie porównanie, orka bez orka. Po orce jest bardzo mała presja chwastów i samosiewów. Niektórzy, widzę, potrafią nawet robić 3 razy aż samosiewy. To jest po prostu aż, no, niewyobrażalna rzecz dla mnie, bo to każdy zabieg jest. Opryskiwać w tani nie jest. Każdy zabieg trzeba policzyć. Czas, jak to mówicie. No i teraz trochę ta bezorka mija się z celem. Jak możecie zauważyć, tu jest haber. O, jest haber. Tu jest kolejny, tu ogólnie pole jest chabrowe. Jak łubin był, to było masakra chabru. Także wczoraj był robaczek plus znowu był robaczek i do tego na samosiewy i na chwasty była mieszanka robiona. Teraz dokładnie wam nie podam w dawkach, bo tam brat to dozował, mi nie było. Także co, no tak to się prezentuje, widzicie, miejsca. Ja oceniam tą plantację najgorszą w naszym gospodarstwie. Ale to jest wszystko do przyjęcia i tak podoba mi się ta plantacja. Brat mówi, że jest wszystko ok, jak jeździ po rzepakach, że ogólnie jak chcieliśmy ten rzepak, mówił, bo tak niektórzy widzowie, po co, na co na tym piachu się je rzepak, jakby próbujemy, siejemy, co będzie. No jak widzicie, jest. A gdzie wypali, gdzie piach, to wypali, ale jeżeli będzie przekropny rok, bądźmy optymistami. Tak więc to tyle z mojej strony, co, subskrybujcie, dawajcie łapki w górę, no i tam będą się pojawiały obejścia z pól. Planuję pojechać na jęczmień, na inne rzepaki, przężyta, pszenicę, takie będą odcinki, trochę nudne, bardziej będą oglądali je osoby związane z rolnictwem, a może i nie z rolnictwem. Zobaczcie, ile tu chabru jest, widzicie, pole chabrowe, no ale był wczoraj zabieg, wszystko jest, będzie załatwione, podpalone, także rzepak sobie z tym poradzi. Także do usłyszenia, na razie, cześć.